Siemanko, z tej strony Minecraft Blow i witam was w kolejnym przeglądzie modyfikacji. Dzisiaj przedstawię wam modyfikację o nazwie Craftable Mob Spawners, który, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam na skraftowanie sobie monster spawnera. Co do craftingu, crafting jest bardzo prosty: na rogach kładziemy moss stone'a, następnie kładziemy również 4 ale żelaza i w większości przypadków w środku kładziemy przedmiot, który wypada z tego potworka, który chcemy monster spawner. Czyli na przykład jeśli z skóry wypada kurczak, to musimy go położyć w środku. Całą listę przedmiotów macie w linku podanym w opisie, więc możecie sobie spojrzeć. Co do wyglądu monster spawnera w GUI, jest bardzo ładny i nie ma moim zdaniem się do czego przyczepić. Okej, teraz myślę, że mogę przejść do instalacji tej modyfikacji. Wchodzimy na adres podany w opisie i tutaj mamy listę, co mamy włożyć w środek, żeby co dokładnie zrobić. Czyli jak widzicie, aby zrobić spawner świń, potrzebujemy surowego mięsa. Ogólnie to wszystko jest ładnie podzielone na zwierzęta, potworki i moby, które możemy spotkać w netherze. Co do instalacji, to klikamy tutaj download mod i czekamy 5 sekund, następnie klikamy skip add i ściągamy modyfikację. Następnie przechodzimy na drugi link, z którego ściągniemy mod loader, klikając download direct. Teraz tylko wchodzimy do folderu z Minecraft, czyli wpisujemy %updata%, przechodzimy do folderu .minecraft i wchodzimy do folderu bin. Otwieramy minecraft.jar archiwizerem winrar i przenosimy pliki z obydwu pobranych archiw do minecraft.jar. Aby wszystko działało poprawnie, musisz usunąć folder metainf, jeżeli jest to instalacja twojej pierwszej modyfikacji. I to było na tyle, ja dziękuję za obejrzenie do filmu i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście zainteresowani Minecraftem. Trzymajcie się, cześć!